Teraz chciałbym się odnieść do reportażu TVN Superwizjera pod tytułem YouTuber, nastoletnie fanki i prokuratura. I muszę wam powiedzieć, że trochę zawiodłem się na tym materiale, bo nie tak był mi on zapowiadany. Reporterzy przed i podczas nagrań zapewniali mnie, że kręcimy materiał o patologiach w polskim internecie. Miał obejmować głównie Pandorę, ale też inne sprawy, jak na przykład patostreamer Kawiak, freakfighty czy ogólnie branżę influencerską. Dlatego w ogóle zgodziłem się na występ. Nagrywałem go 20 grudnia, czyli ponad 4 miesiące temu i dałem ponad 1,5 godzinny wywiad dla reporterów, gdzie omawialiśmy wiele afer internetowych. Ich materiał został wyemitowany kilka dni temu i ma zupełnie inny wydźwięk niż ten, który mi zapowiadali. Bo nie jest on o patologiach w internecie, a bardziej oceną Pandory, pół roku po wybuchu afery. W opisie ich reportażu możemy przeczytać: tak zwana Pandora Gate miała obnażyć przemocowe zachowanie. I właśnie, może to też źle zabrzmi, może jest to przedwczesny osąd, ale ja dlatego mam taki problem z telewizją, bo ja słyszałem, że oni bardzo często mają tego typu praktyki, to znaczy praktyki polegające na tym, że przeprowadzą z tobą powiedzmy dwugodzinną rozmowę, a finalnie w materiale będziesz występował powiedzmy przez 5 minut. Czyli z dwugodzinnego materiału wrzucą 5 minut twoich wypowiedzi. I tyle, o ile miałoby to sens w momencie, w którym nagrywacie taki film, jaki my nagrywaliśmy z Trombą, że dajesz poszczególne fragmenty, o tyle nie ma to żadnego sensu w momencie, w którym nagrywasz z kimś wywiad. Nie możesz z kimś na wywiadzie rozmawiać przez 2 godziny i wybrać sobie tylko wygodne wątki, które w danym momencie wrzucisz pod narrację swojego reportażu. Ja ten reportaż osobiście widziałem na dużym przyspieszeniu, więc nie wiem, czy wszystkie wątki wyłapałem, natomiast on moim zdaniem był turbo nudny i był kompletnie o niczym. Najzwyczajniej w świecie ten materiał polegał mniej więcej na tym, że mówią, że kiedyś była Pandora Gate, i Pandora Gate to coś więcej, bo są też ofiary po obu stronach, jakieś niedomówienia, bla bla bla, i koniec, kropka. Pół roku po wybuchu Pandory, nie? Czyli w momencie, w którym... de facto już wszyscy przestali śledzić tą aferę, jeżeli nie ma tam nowych wątków. Ale nowe wątki podobno mają się pojawić, tak słyszałem. Że ktoś z Warszawy coś zrobił, serio nie wiem kto, nie wiem co, nie wiem czy na pewno wyjdzie, takie plotki słyszałem. Co się, no mnie na przykład to nie cieszy, że na nowo się tego typu afera pojawi, jeżeli się faktycznie pojawi, bo znowu będzie jakieś polowanie na czarownicę, zawsze medal ma dwa strony. Ja nie mówię, że nie można głośno mówić o tym, że dana osoba jest napastnikiem jakiejś sytuacji, ale uważam, że chyba lepiej te rzeczy jednak załatwiać już stricte poprzez organy ścigania, poprzez prokuraturę i tak dalej. Bo potem naprawdę to wywołuje szereg, no potem jest efekt domino po prostu. Jak wybuchła Pandora Gate, to ja mogłem wtedy farmić zasięg jak robić codziennie live'y, oglądać film Konopskiego, kiedy wyszedł, komentować go na bieżąco i mieć rekordy wyświetleń. Ale ja tego nie robiłem z wielu powodów, a jeden z powodów był taki, że dla mnie na przykład było to wkurzające. Wkurzające. Jak ja widziałem to komentarze, a może film okaże się Sergiusz. Mam nadzieję, że będzie i samu na przykład. Mam nadzieję, że ten coś zrobił. To było tak toksyczne i jaka to była po prostu zwykła chęć palenia osób, których nie lubisz, że mi się nie chciało w tym uczestniczyć. Ja wyszedłem z założenia, że to co miałem do powiedzenia powiedziałem i mi się nie chce tego śledzić i na bieżąco czytać tego typu treści, bo to już jest po prostu chore i irracjonalne. Absurd. Znanych influencerów, a także pokazać, jak silny wpływ mają oni na dzieci. Sprawą szybko zainteresowała się prokuratura, a także politycy. Co możemy powiedzieć o tej sprawie kilka miesięcy później? O ofiarach zapomniano bardzo szybko, afera przerodziła się w internetową telenowelę pełną oskarżeń i hejtu. Czy chodziło o ujawnienie prawdy? Dobra, ale akurat z tym się zgodzę. Uważam, że to zdanie jest bardzo trafne. O ofiarach zapomniano bardzo szybko. To jest fakt. A afera przerodziła się w internetową telenowelę pełną oskarżeń i hejtu. To też jest prawdą. I nie mówię teraz stricte o osobach, które były powiązane z Pandora Gate, a mówię o całokształcie. Potem zaczęło się bardzo szybko robić z tego takie właśnie przepychanie, taką telenowelkę, takie budowanie dziwnej historii, oskarżanie wzajemnie się o różne rzeczy, domniemywanie, czy ktoś może być winny jeszcze, ktoś nowy, o kim nam nie wiadomo. To było takie właśnie palowanie na czarownicę, więc z tym zdaniem się zgadzam. Czy może o lajki, liczby wyświetleń i walkę o wpływy wśród internetowej społeczności? Też uważam, że to pytanie nie jest głupie, czy chodziło o ujawnienie prawdy, czy może o lajki, liczby wyświetleń i walkę o wpływy wśród internetowej społeczności. Jakby pytanie samo w sobie zadane jest git. Podawanie odpowiedzi w reportażu na to pytanie już nie dałoby git, bo nadal jest to tylko wróżenie z fusów.
Ci. Nasi reporterzy rozmawiali z osobami, które odegrały kluczowe role w tej sprawie. Także w ciągu tych 4 miesięcy trochę zmienił im się koncept całego reportażu i w sumie to zapomnieli mi o tym poinformować. Cały ten materiał jest bardzo powierzchowny, jeśli chodzi o Pandorę i skupia się głównie na przypadku Stewarta. Co ciekawe, nie ma tam w ogóle nic na temat Boxdala. Ale chyba najważniejsze jest to, że główną postacią w tym reportażu jest też Marcin Dubiel, który został w nim przedstawiony jako ofiara internetowego hejtu. Internauci jednoznacznie odebrali ten materiał jako kolejną próbę wybielenia Dubiela. Na główną stronę Wykopu wleciał news o tytule TVN wybiela zamieszanego w aferę Pandora Gate Marcina Dubiela, bo w ogóle nie pokazano w materiale, co tak naprawdę było mu zarzucane. Po tym reportażu można odnieść wrażenie, że Marcin w ogóle nie miał pojęcia o pociągu Stu do nieletnich i był tylko influencerem w złej agencji Stewarta. Bardzo wstrętne wiadomości i wymienia. No, to faktycznie ja ten reportaż oglądałem i trochę był tam niejasny przekaz odnośnie Marcina Dubiela i postać Marcina faktycznie została przedstawiona w taki sposób, jakoby on był niefortunną ofiarą nasilonego hejtu ze strony internautów. No tak trochę było, w sensie nie było tam poszczególnych głosówek na przykład wrzuconych, żeby ludzie sobie opinie wyrobili, tylko faktycznie były tam szczątkowe informacje zawarte. Z tymi dziewczynami, ja się dowiedziałem z materiału Wardęgi, który nie miał z agencją nic wspólnego i zielonego pojęcia o tym, że jego przyjaciel Stu pisze z nieletnimi. Pominięto jego głosówki, z których jednoznacznie wynikało, że Marcin namawiał nieletnią na spotkanie ze Stu. No to mówię, najpierw jedź do niej, a potem się zakopuj. Czy tego, że bronił Stu, kiedy Sukanek zarzucała mu kontakty z nieletnimi. Justyna, czy ty jesteś zazdrosna o moje życie, o to, że potrafię być szczęśliwy, o to, że potrafię być szczery, natomiast tobie ewidentnie tego brakuje. W tej całej konwersacji była jedna wiadomość głosowa, która była głupim, szczeniackim żartem. Tylko zapomniałem dodać, że Stu określał mi ją swoją dziewczyną i w sumie to namawiałem ją na spotkanie. Nie poruszono w tym materiale prób zastraszania mnie czy Wardęgi, które wyszły po Pandorze. W mojej chorej głowie przewijały się naprawdę różne pomysły. Oferowali się różni ludzie, którzy chcieli uciszyć Konopskiego lub Wardęgę. Pominę rolę Dubiela i Boxdala w nieudanej próbie dyskredytacji mnie i Wardęgi w filmie Nitrozyniaka. Tego, że wiele osób z branży dostawało... Różni ludzie, którzy chcieli uciszyć Konopskiego lub Wardęgę. Pominę rolę Dubiela i Boxdala w nieudanej próbie dyskredytacji mnie i Wardęgi w filmie Nitrozyniaka. Tego, że wiele osób z branży dostawało sygnały o Stu już wcześniej, udziale innych influencerów zamieszanych w Pandorę, czy innych youtuberów, co do których były zarzuty wykorzystywania. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, kto takie sygnały wcześniej mógł dostawać w odniesieniu do Stewarta, bo to nie są jeszcze moje czasy, że tak powiem, twórczości internetowych. Nie wiem, jakie tam były powiązania koleżeńskie, tylko wiecie, jaki jest problem? No Lexi na przykład mówisz? No nie wiem, no być może Lexi, być może nie wiem, być może ktoś jeszcze, nie wiem. Lexi Fagata, być może, ja też już stary nie pamiętam wszystkich postaci, które były wtedy wymieniane, bo właśnie to jest ta rzecz, na czym się łapię, że ja często mówię, że ludzie mają krótką pamięć w internecie i oni pamiętują tylko te ostatnie wydarzenia i oceniają influencera przez pryzmat ostatnich wydarzeń, ale ja mam dokładnie tak samo. Uważam, że w natłoku informacji, które się z dnia na dzień ciągle nowe pojawiają, nie da się mieć inaczej. Za każdym pierwszym razem zapominasz o wszystkim, i oceniasz ostatnie miesiące na przykład. Bo tego jest tak dużo, że nie da się spamiętać każdej osoby, co w danym momencie zrobiła, co w danym momencie miała zarzucone. Nie da się. Tych bodźców jest w chuj dużo. Natomiast, dobra, bo postać akurat Fagaty jest inna, bo tam Fagata jakieś głosówki nagrywała, ona coś mówiła, że wie, tam jest bardzo ślisko i bardzo dziwnie i podejrzanie. Mam też wrażenie, że Fagacie bardzo szybko to płazem uszło, w rozumieniu tego, że Marcin Dubiel był ganiany z widłami, czy jest ganiany z widłami, a Fagata, która gdzieś tam coś kiedyś informowała, ale potem się wycofała jednak, to jakoś ludzie o tym zapomnieli. Być może wynika to właśnie z tego, że Fagata ma ciągle zarzut innych rzeczy, czyli tej seksualizacji i to ludzi bardziej grzeje, na tym się skupiają, bo to na co dzień widują po prostu, nie wiem. Takie luźne przemyślenie teraz mnie naszło. Natomiast... Załóżmy hipotetycznie taki scenariusz, że teraz przychodzi do mnie jakiś influencer, z którym ja nie jestem w stałym kontakcie i mówi, ty stary, słuchaj, a podobno ten ziomek dziewczynę. A mówisz, co ty, kurwa, stary, jak zgubić dziewczynę? Mówię, ale co, jakieś dowody są, jakieś nagrania, o co chodzi? Nie, no właśnie nic, kurwa,
Niemal tak słyszałem. To co masz w tym momencie zrobić? Tak zupełnie poważnie. Jakby do mnie przyszedł ktoś i walnął mi tekstem, że jakiś influencer zgwałcił dziewczynę, ale on nie ma żadnych dowodów i w sumie to on tylko to usłyszał. Ja też bym z tym niczego nie zrobił, no bo co miałbym zrobić? Rozumiesz, o co chodzi? Nie pogłębiono bardziej tematu agencji, niemoralnych treści skierowanych do nieletnich czy innych patologii i wiele innych rzeczy. Za to zwrócono uwagę na popularność, jaką zdobył mój film i tutaj doszło do kilku manipulacji. Kiedy mnie zapytali... Wcisnęliście przycisk opublikuj i co się wydarzyło? Film po godzinie przekroczył 4 miliony wyświetleń. To jest astronomiczny wynik, jak chodzi o Polskę. Stały zawieszone serwery YouTube. Na drugi dzień wstaję rano i widzę, że na przykład pan Morawiecki się o tym wypowiada, że w radiu o tym mówią, że nagle wiceminister sprawiedliwości się na ten temat wypowiada. Reporterzy zamienili moją odpowiedź z odpowiedzią na inne pytania. Wcisnęliście przycisk opublikuj i co się wydarzyło? Ja na przykład poszedłem spać, ale film po godzinie przekroczył 4 miliony wyświetleń. To jest astronomiczny wynik, jak chodzi o Polskę. Wtedy zostały też zawieszone serwery YouTube. Co się stało po tym? Wydaje mi się, że dużo pozytywów. Zwiększyła się też świadomość rodziców. I trochę opowiedz o tym, od publikacji też filmu, a propos tego, jak w kontekście tego, że się przedostało to do mainstreamu. To bardzo szybko od razu przedostało się do mainstreamu, bo tak naprawdę na drugi dzień wstaję rano i widzę, że na przykład pan Morawiecki się o tym wypowiada. Przez co zmienili trochę chronologię zdarzeń i dali narrację, jakby dopiero po moim filmie sprawą zainteresowały się media i politycy. I przez to wszystko miałem się czuć zaniepokojony, bo mój film przeniknął do mainstreamu, zrobiła się z tego duża afera, a ja będę musiał brać odpowiedzialność za ten film. Konopski, że po tym pierwszym szoku, kiedy ten film ogląda 12 milionów ludzi i blokuje się serwis YouTube, wstajesz rano i widzisz, że w telewizji wszyscy najważniejsi się o tym wypowiadają i to budziło wśród nich pewnego rodzaju przerażenie, że teraz sprawa, która do tej pory żyła tylko w internecie, przechodzi do tego normalnego świata. Kiedy prawda jest taka, że Pandora przeniknęła do mainstreamu i polityków przed moim filmem. No tak, no to Konopski ma rację, no ta Pandora przeniknęła do mainstreamu dużo przed filmem Konopskiego, bo przeniknęła po filmie Wardęgi po pierwsze, a po drugie uważam, że każdy człowiek byłby tym przerażony, niezależnie od tego, czy wykonały swoją robotę we właściwy sposób, czy sposób niewłaściwy, to każdy byłby przerażony tym, że w tym momencie na ręce patrzy ci nie tak jak zawsze 500 000 osób, tylko na ręce patrzy ci nagle powiedzmy 15 milionów osób. No skala jest na tyle duża, że ciężko nie być tym przerażonym. Nawet niezależnie od tego, czy robiłeś to w dobrej wierze, w złej wierze, czy były te pobudki egocentryczne, czy była to jakaś twoja wewnętrzna misja, whatever. Jakby nie oceniając nawet pobudek, to myślę, że każdy człowiek przy skali tak potężnej, przy skali, której nigdy przedtem nie znał, byłby przerażony. Niby mała zmiana, ale uważam, że moja prawdziwa odpowiedź na to pytanie oddawała mój faktyczny punkt widzenia na publikację mojego filmu i obala tezę dziennikarzy, że byłem zaniepokojony, że mainstream i politycy zainteresowali się sprawą. W materiale główną rolę gra też Maja Staśko, która jest pokazana w sumie najkorzystniej. Można odnieść wrażenie, że to tylko jej zależało na ofiarach w Pandorze i to ona dbała o anonimowość czy stan osób, które podzieliły się swoimi przeżyciami i podchodzi do tej sprawy z punktu działań społecznych. I trochę to przykre, bo wiem, ile wysiłku włożyłem w to, aby ofiary czuły się komfortowo z materiałami, które chcemy opublikować, czy w cały research dotyczący działalności Teamu X, a mam wrażenie, że to wszystko zostało przypisane Mai. Na plus na pewno jest fakt, że reportaż TVN uświadamia rodziców czy mainstream, że warto traktować poważnie ten świat internetu i brać pod lupę to, co ich dzieci oglądają w sieci. Pokazuje, że Pandora ma finalnie efekty w postaci większej świadomości, zmian w branży i większej uwagi dla tego, co serwuje się w internecie. Mimo wszystko rozumiem, że reportaże superwizjera są ograniczone czasowo i naprawdę ciężko zmieścić wszystkie informacje w standardowym czasie odcinka, ale o wiele lepiej byłoby poświęcić ten czas na faktyczne przedstawienie patologii w internecie, a nie zmieniać koncepcji na takie powierzchowne podejście do tematu. Finalnie oceniam go na plus, bo to dobry materiał społeczny, a jakiś niesmak pozostaje, bo sporo faktów zostało przedstawione w sposób zakrzywiony, przynajmniej nie zrobili mi Tomasza Działowego. Robiąc sobie wąsik, kiedy kolega robi mi... A ja jestem ciekaw, jak wy odebraliście ten materiał. Czekam na wasze opinie w komentarzach. To tyle z dzisiejszych newsów, a jak ciekawią was poważniejsze tematy i co dzieje się w polskiej oraz zagranicznej polityce, to zapraszam was na kanał Votum. Linka... No nie wiem, w sensie... No dziwne to jest na pewno. A czy ten materiał był dobry?
No ja miałem chyba odmienne zdanie. To się uważam, że to co powiedział. To co powiedział Konopski jest takie, wiesz, takie. Super, super! Wiecie, uświadamiamy ludzi, zajebiście. Ale ja uważam, że materiał pod kątem takim dziennikarskim stricte jest słabo wykonany w superwizjerze. To, że niesie ze sobą dobry przekaz, czyli przekaz na zasadzie chroncie swoje dzieci, no to spoko, no git. No ale to nie sprawia, że materiał nagle jest dobry. Bo nie jest to dobry materiał, uważam.